Cześć, ja jestem Hania S. i zajmuję się zdrowiem psychicznym, dlatego że nie zgadzam się na to, by było to tematem tabu. Nikt nie kwestionuje tego, że wtedy osoba, która ma problem ze wzrokiem, idzie do okulisty. Chciałabym, żeby tak samo było ze zdrowiem psychicznym. Żebyśmy, kiedy mamy trudności, wiedzieli, do kogo się możemy zgłosić i nie mieli barier, jakichś stereotypów, uprzedzeń, wstydu w związku z tym. Ale zdrowie psychiczne nie dotyczy tylko osób, które mają zaburzenia. Każdy z nas ma głowę, ma myśli, emocje, zachowuje się jakoś, ma relacje z innymi. Wszyscy mamy zdrowie psychiczne, wszyscy mamy głowę i tam w środku dzieje się wiele. A żeby tam nie działo się źle, trzeba o tę głowę dbać. I żeby to normalizować, żeby pokazywać, że to jest w porządku, że zdrowie psychiczne jest ważne, że każdy je ma i każdy warto, żeby o nie dbał, stworzyłam akcję hashtag dbam o głowę. Ona nie jest stworzona tylko dla tych, którzy chodzą do specjalisty. Nie, jest dla tych, którzy są świadomi, że zdrowie psychiczne jest ważne. Żeby do niej dołączyć, naklej sobie na głowę plaster, zrób zdjęcie. Możesz zakryć twarz, jeśli na przykład nie chcesz pokazywać twarzy. Napisz, jak dbasz o swoją głowę na co dzień. Dodaj hashtag dbam o głowę i wrzuć post na Instagrama, Facebooka, Twittera, gdziekolwiek chcesz. Dołącz do akcji i pokazujmy wszystkim wokół, że to jest spoko. Ja w ramach dbania o swoje zdrowie psychiczne chodzę na psychoterapię, czytam dużo książek psychologicznych. Ostatnio też piszę, ale... Coraz więcej dowiaduję się o tym, jak działają nasze schematy myślowe, więc lepiej siebie rozumiem. Medytuję, ćwiczę mindfulness i wdzięczność. Daję sobie czas na odpoczynek, utrzymuję bliskie, wspierające relacje i reaguję, gdy ktoś przekracza moje granice. I staram się jak najczęściej podchodzić do siebie z życzliwością i akceptacją, a nie z krytycyzmem i irytacją. A ty? Jak dbasz o swoją głowę? Oznaczajcie mnie, bardzo chętnie będę oglądać i mam nadzieję, że będziemy tak małymi kroczkami zmieniać świat. To się nagrywa? Nagrywa, ciekawe jak to będzie. Ale powiem Wam, że nie zawsze tak było. Nie zawsze potrafiłam dbać o swoją głowę. Pomyślałam, że podzielę się z Wami taką moją historią, jak w ogóle doszłam do tego momentu ze zdrowiem psychicznym. No to zobaczmy. Najpierw tutaj taka mała smerfetka. Spytałam mamy o to zdjęcie i mówiła, że moja siostra miała chyba w przedszkolu bal, taki, że się przebierały dzieci i ja nagle powiedziałam, że też chcę iść. I poszłam, ponoć zabrałam mikrofon na tym balu, gdzie wszystkie dzieci były dużo starsze. Także youtuberskie zapędy od zawsze. Te dwa zdjęcia są dla mnie opór urocze. Jak mam jakby wyobrazić sobie wewnętrzne dziecko i mam się nim zaopiekować, to patrzę na to zdjęcie. Ta Hania to jest dziewczynka, którą ja mogę po prostu zaopiekować się totalnie chętnie. O, ja strasznie lubię to zdjęcie. To jestem mała ja, obcięta na grzybka, jem kiełbasę na widelcu, na działce, nie wiem u kogo w ogóle. Uważam, że tak trzeba żyć. No i właśnie, jeszcze wtedy byłam całkiem wesołym dzieckiem. Ale mówię o tej małej Hani dlatego, że tak się to wszystko zaczęło. Wtedy była beztroska i śmieszki i w ogóle zabawne dziecko. A potem zaczęło się robić mniej kolorowo. Zaczęłam być nastolatką, taką wiecie, artystyczną. Byłam tancerką, więc rywalizacja, temperowanie charakteru, dyscyplina, sposoby radzenia sobie, kompensacja tylko i wyłącznie, nawalanie. I ja już pamiętam, że wtedy już zaczęłam cierpieć. W sensie byłam cierpiącym człowiekiem małym. Znaczy, już nie takim małym, ale młodym. I jak sobie z tym cierpieniem radziłam? Ja pamiętam, że przychodziłam na salę treningową i cisnęłam tam godzinami. Pamiętam taki moment, kiedy pierwszy raz poszłam na trening z partnerem, z którym miałam się jakby sparować i chciałam zrobić na nim dobre wrażenie, żebyśmy zostali parą taneczną. I miałam nowe buty i je ubrałam. Nie, butów się nie ubiera, zawsze ten sam błąd. Włożyłam te buty i zaczęliśmy tańczyć i ja wiedziałam, że mnie bolą stopy, ale było mi tak wstyd, że tańczyłam dalej. I koniec końców trenerka mówi, Hania, jakby twoje buty, które są takie grube, skórzane, przeciekły krwią na wylot. W sensie, ja się tak bałam, że coś pójdzie nie tak, że ja po prostu zaciskałam zęby i cisnęłam z tym bólem.
I dużo było później takich sytuacji. Kiedyś tańczyłam przez tydzień ze skręconą kostką, no różne takie rzeczy. I to jakby wydaje mi się, że już wtedy po prostu byłam taka zlękniona, przerażona, trochę depresyjna. Dużo nauki, do tego tam francuski, do tego tańce. Miałam bardzo sztywny harmonogram. Ja sobie codziennie rozpisywałam, co będę robić danego dnia i to tak na przykład, że miałam 12 minut na prysznic i się tego trzymałam. To jak o tym teraz myślę, to mi tak siebie żal w ogóle. No i pamiętam też, że jako nastolatka miałam bardzo dużo myśli o śmierci. Chciałam popełnić samobójstwo. Okaleczałam się, ciałam się po rękach, podpalałam się czasami. No jakby nie umiałam sobie radzić z emocjami, które miałam w głowie. Potem w liceum skończył się związek mojego życia, który był wtedy dla mnie taki ważny i właśnie najważniejszy w zasadzie. No i czułam, że serce pękło mi na milion kawałków. Starałam się to jakoś ogarnąć, no nikt nie mówi nastolatkom, jak sobie radzić z rozstaniem, a to jest przecież wtedy bardzo, bardzo trudne. No mi się skończył wtedy świat. I nagle 2 tygodnie później ja zaczęłam mieć drgawki. Drgawki rąk, nóg, po prostu cała się trzęsłam, jakbym miała padaczkę. I próbowałam to przeczekać, ale koniec końców trzęsłam się tak 30 godzin. 30 godzin nieprzerwanego trzęsienia się, a potem miałam zakwasy, w ogóle byłam wymęczona. No i pojechałam do szpitala, bo może coś tam neurologicznie się stało. No cóż, badano mnie, padaczki, testy, EEG, tomograf, coś, rezonans, wszystko mi robili, ale żadnej padaczki nie ma. Trafiłam wtedy pierwszy raz do psychiatry. Miałam 16, 17 lat. I jak zaczęłam odpowiadać na pytania psychiatrki, to ona powiedziała, że chciałaby, że to bardzo ciekawe, co mówię i chciałaby pewnego dnia przeczytać moją książkę. To jest zabawne w dzisiejszym kontekście, bo wtedy jakby miałam tak moją książkę. Jestem na matwizie, idę na nanotechnologię. Taki był wtedy mój plan na życie. Będę nanotechnolożką. No i dostałam wtedy pierwszy raz receptę na psychotropy. Poza receptą dostałam wtedy diagnozę załamania nerwowego. Czy od tego czasu wszystko było lepiej? Brałam leki, poszłam na psychoterapię? Nie! Mój rodzic powiedział, że te leki zmieniają osobowość i no ogólnie te wszystkie stereotypy, z którymi teraz walczę, że to jest dla słabych ludzi, dla bardzo chorych, że będę otumaniona, że przestanę być sobą i tak dalej, więc żebym ich nie brała. No więc co, jako niepełnoletnia po prostu posłuchałam i nie brałam. I to nie mogło się skończyć dobrze. Potem wpadałam w bardzo różne pułapki. I to nie było, nie wiem, zaburzenie, tu anoreksja, tu bulimia, tu obsesyjno-kompulsywne, tu coś. Nie. Ja myślę, że to po prostu był problem z regulacją emocji i próbowałam sobie pomóc poradzić z tymi emocjami na bardzo różne sposoby. Albo się głodziłam, albo mega dużo jadłam, opychałam się, robiłam binge eating, albo układałam wszystko, albo myłam ręce cały czas, albo nie wiem, zupełnie różne rzeczy. Ale jakoś z tym żyłam i no. Wyprowadziłam się do Warszawy na studia. Studiowałam mechanikę i budowę maszyn i no, nie podobało mi się to. Czułam takie, że to nie powinno tak być, więc rzuciłam te studia dosyć szybko, na szczęście. No i jakby wszystko się zaczynało w sumie układać, bo pisałam bloga, zaczęłam wtedy pisać bloga. Jeździłam na konferencje blogerskie, poznawałam ludzi z tego środowiska, bardzo mi to odpowiadało. Rzuciłam studia, których nie lubiłam. Znalazłam pracę w agencji reklamowej i było bardzo fajnie przez jakiś czas. Bo okoliczności mogły mi sprzyjać, ale ja nadal nie wiedziałam, jak radzić sobie ze swoimi emocjami, co robić z myślami, które do mnie przychodzą. Zaczęłam mieć coraz więcej czarnych myśli, coraz więcej cierpieć. Było mi po prostu bardzo, bardzo źle. Myślałam o samobójstwie, planowałam je i byłam już blisko parę razy i pewnej nocy złapałam się takiej myśli, która do mnie przyszła, że albo teraz idę po pomoc, albo mnie tu zaraz nie będzie. Umówiłam się do psychiatry i psychoterapeuty i czułam taki okropny wstyd. Czułam się najgorszym człowiekiem na świecie. Czułam, że to, że idę do psychiatry, oznacza, że przegrałam, że po prostu przegrałam w życie. I nikt mi wtedy nie powiedział, że to jest w porządku. Pamiętam, co napisałam w dzienniku, jak wróciłam z pierwszej wizyty u psychiatry, że byłam w poczekalni i była tam normalna dziewczyna. Taka, co wyglądała jak ja nawet, nie? W sensie, że była normalna. Ja
czego ja oczekiwałam, jakby, że kogo ja tam zobaczę, nie? Ale pamiętam, że byłam przerażona tym faktem, że jestem u psychiatry. Nikomu o tym nie mówiłam, mega się tego wstydziłam. No i kolejne tygodnie zleciały tak, że miało być lepiej, a nie było, albo było przez chwilę, a potem ja znowu myślałam o śmierci i planowałam samobójstwo. Dostałam raz miesięczne zwolnienie z pracy i mieszkałam obok Łazienek Królewskich i chodziłam sobie karmić kaczki. Miałam takie, to jest fajne, zawsze lubiłam to robić i chodziłam karmić kaczki. I tak spacerowałam i robiłam te różne rzeczy, jadłam tiramisu, które zawsze tak lubiłam. Robiłam to wszystko, co mi sprawiało zawsze przyjemność, a teraz czułam się pusta. Czułam, że to wszystko jest bez sensu. Coraz gorzej i coraz gorzej w pracy w ogóle, no niestety, jakby. Mi było bardzo wstyd powiedzieć, że jestem na tej zwolnieniu przez depresję czy cokolwiek, więc ja mówiłam, że mam problemy z hormonami. Niestety kłamałam. Byłam w bardzo, bardzo złym miejscu wtedy w życiu. Nikomu nie życzę tego, co wtedy przeżywałam. Trafiłam do szpitala psychiatrycznego i wiecie co? To w szpitalu było wspaniałe, że ja czułam, że wokół mnie są ludzie, przed którymi nie muszę się wstydzić, bo spotykamy się w psychiatryku, więc jakby oni wszyscy wiedzą już o mnie to, z czego się najbardziej wstydzę. Że ci ludzie mnie rozumieją, że oni wiedzieli, co się dzieje w mojej głowie, w sensie potrafili to zrozumieć. A ja się czułam najbardziej samotna na świecie i najbardziej niezrozumiana. I pierwszy raz zobaczyłam wokół ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi. No i byłam najpierw w szpitalu psychiatrycznym ponad miesiąc, potem 6 miesięcy w szpitalu na oddziale terapeutycznym, gdzie przez całe dnie miałam zajęcia i mega dużo terapii. Terapia. W różnych formach, od zwykłej grupowej, przez indywidualną, przez choreoterapię, muzykoterapię, psychodramę itd. I tam moje życie się zaczęło bardzo mocno zmieniać. Ja zaczęłam rozumieć, że mam emocje, że coś w ogóle można z nimi robić. Po wyjściu ze szpitala, po pół roku w szpitalu, odkryłam zupełnie inne życie. W sensie nadal bywało jeszcze źle. Zdarzały mi się jeszcze przez pierwsze półtora roku okaleczenia, ale bardzo mocno nadal pracowałam nad sobą. Zaczęłam spełniać swoje marzenia, podróżować. Napisałam jeszcze jedną maturę, żeby się dostać na studia, na psychologię, na UW. I mega się do tego, jakby to był taki kolejny cel. Zaczęłam studiować coś, co mnie mega jara, co chcę robić w życiu. Jeszcze parę razy upadałam, miałam nawroty depresji, bywało źle, ale za każdym razem się podnosiłam, bo już też trochę bardziej miałam narzędzia do tego, żeby się wiedzieć, jak się podnosić. I nawroty najpierw zdarzały mi się średnio co pół roku, a teraz od prawie 2 lat nie miałam takiego stanu depresyjnego. A to dlatego, że dbam o głowę. Naprawdę. Na co dzień myślę o tym, jest to mój priorytet i dbam o ten łeb jak o nic innego. Przez to lato pisałam książkę. Pisałam. Jestem z siebie super dumna, bo po prostu widzę drogę, jaką przeszłam od osoby, która totalnie była zagubiona i przerażona i nie umiała sobie radzić z emocjami, do osoby, która chce mówić innym: hej, byłam tam, wiem jak to jest, ale dbaj o swoją głowę na co dzień, da się z tego wyjść, jeszcze może być lepiej. I teraz jestem szczęśliwa w życiu. Mam jeszcze czasem negatywne myśli, czasami mam dużo emocji w sobie, silny lęk, smutek, ale te myśli mnie nie zalewają, te emocje nie zaczynają mną kontrolować. Ja po prostu sobie z nimi żyję, opiekuję się sobą i akceptuję, że tak jest. A dzięki temu doświadczam życia zupełnie inaczej i pełniej. I tak w sumie to bardzo mnie to wzrusza. Bo gdybym powiedziała tej nastolatce, że jeszcze jej uśmiech będzie szczery, że jeszcze będzie lubiła życie, to ona by w życiu w ogóle w to nie uwierzyła. Ona była pewna, że jest skazana na takie po prostu bycie nieszczęśliwą. Dlatego mega mnie wzrusza to, że dzięki mojej pracy nad swoją psychiką, dzięki codziennemu dbaniu o głowę, po prostu dzieje się coś, w co nie wierzyłam kiedyś w ogóle. Więc do każdego, kto jest teraz w tym trudnym, czarnym miejscu, byłam tam i to jest mega trudne i może jeszcze długo będzie trudne, ale to nie jest przesądzone, że tak będzie zawsze. Więc walcz. Pamiętajcie o akcji z plasterkiem. Pokazujmy, że zdrowie psychiczne
jest ważne i warto o nie dbać. Będę czytać, jakie są Wasze sposoby dbania o głowę pod hashtagiem Dbam o głowę. I trzymajcie się mocno, buziaki!